jeśli żyć ci będzie dane, skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, jestem Sawicz, to jest oczywiście Hearthstone, dziś moi drodzy ponownie wybierzemy się na ranking i będzie to ponownie talia, która ma trochę wspólnego ze Światłością, aczkolwiek na pewno ze Światłością wam się nie kojarzy, moi drodzy, Secret Paladin, właśnie w takiej formie, którą tutaj widzicie. Myślę, że bardzo, bardzo dosyć często spotykana, powiedziałbym, że najczęstsza forma tego Secret Paladina, z bardzo, bardzo mocnym late game'em, z bardzo niesamowitą wręcz, z niesamowitym wręcz wykresem many, zaczynając od pierwszej, kończąc czasami aż na ósmej turze, możemy przy każdej turze mieć coś bardzo, bardzo przyjemnego, stawiającego także przede wszystkim presję na stole do zagrania. Bardzo myślę, że solidna talia. Z moich takich, można powiedzieć, osobistych doborów tutaj, to jest tutaj grubiański sierżant i jest tutaj śluzożer. I myślę, że to są jedyne odskoki od takiego klasycznego, naprawdę najbardziej najczęstszego paladyna. Jedna z tych kart może się na pewno zamienić na... gdzie go mamy? Ochydziarza. I znaczy, prawdopodobnie jest to śluzożer, który, a może nawet grubański sierżant, nie wiem, na pewno jedna z tych kart może zostać wyrzucona na koszt właśnie tego stronnika za 5, jednak ten grubański sierżant umożliwia nam troszeczkę wcześniejsze trady, jest troszeczkę, powiedzmy, bardziej, no nie wiem, bardziej się przydają te obie karty ogólnie przeciwko agro, które też jest mimo wszystko na rankingu. A ten deck wybrałem, ponieważ ja lubię grać, tak jak to kiedyś wam mówiłem, nie deki, które same w sobie są jakieś niesamowite super ekstra, tylko deki, które dobrze konturują większość tego, co spotykam na rankingu. A ponieważ zacząłem spotykać całkiem sporo jakichś takich kontrolnych wojowników, jakichś takich mniej agresywnych paladynów i tak dalej, to stwierdziłem, że... No, oczywiście też czarnoksiężnicy, to stwierdziłem, że ten Secret Paladin będzie o wiele lepszym wyborem tutaj. Będę walczyć z honorem. Dobra ręka. Znaczy, dobra ręka jak dobra. No mamy drop za jeden. Później no to już będzie ciężko. Może powinienem zatrzymać nawet ten rabunek. Ja mam, nie mam za dużo dropów za dwa, żeby, a może powinienem, zatrzymajmy ten rabunek. To jest w końcu czarnoksiężnik. O, jeśli mam dwa droły, żeby dostać drop za dwa. I wtedy ta ręka jest fantastyczna. Okej, jeszcze jeden draw mam, żeby dostać drop za dwa. Jak liczę te drawy? No po prostu liczę tury, które będę miał do tury drugiej, czyli jeszcze jedną kartę będę dobierał zanim będę mógł wyrzucić. Ojejku, to jest stanie mi, to jest zo. Poczekajcie, jaki mamy matchup z zo? Rzadko gram, szczerze mówiąc, z reguły to są jacyś albo handlockowie, albo reno handlockowie, czy coś takiego. Daj mi drop za dwa i będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, dawaj. Przeciwnik zastanawia się nad coinem i Flame Impem? Tym 1 many 3-2 zadaj 3 obrażenia swojemu bohaterowi? Nad tym się zastanawiał? Ja bym się nad tym nie zastanawiał. Znaczy, może? Zależnie od tego, od jego ręki na pewno, bo jeśli nie ma żadnego zagrania na przyszłą turę, to bym nigdy w życiu tego nie coinował. Ale... Tym bardziej, że jeśli zagram teraz minibota, to będę mógł... Nie, ja bym nie coinował tego Flame Impa. Chyba, że mój przeciwnik po prostu sobie zrobi ze mnie żarty. Okej, okay, to nie jest niestety drop za jeden, więc po prostu hero powerujemy, nie widzę sensu atakowania tutaj, no bo to zginie po prostu od wędrowca pustki przy tej turze, co prawda umożliwiając mi trade z werbunkiem, ale jeśli on nie będzie rzucał jakiegoś mortal coil tutaj, no to i tak będę mógł to strade'ować. O, okej, okay, on za mnie trade'e, więc bardzo przyjemnie. O, minibot, oczywiście turę za późno. Więc robimy takie dwa trady i jest bardzo dobrze, ponieważ mamy dużo małych postaci, z którymi zombie mimo wszystko sobie bardzo, bardzo będzie miało ciężkie życie i ciężko będzie sobie z nimi radziło, ponieważ zo tak naprawdę do takich małych jedyneczek ma jako odpowiedź tylko nożownika. Nożownika plus oczywiście jakieś tam postacie? Kupujesz, Nie ma chyba żadnego czegoś za jeden. Arcane Missiles mógł dostać, no ale nie może dostać. Z mojej strony to będzie oczywiście szatkownik w śluzożera, w werbunek z ekranowym minibotem. Albo na odwrót, albo najpierw ekranowy minibot z werbunkiem, a później dopiero śluzożer. No w każdym razie wykres many, tak jak mówiłem, mamy po prostu fantastyczny. Jeśli uda nam się utrzymać takie właśnie takie mocne tempo zagrania, które przy okazji grają pod manę, aż do ósmej tury, no to trudno będzie, tak jak powiedziałem, kiedyś przegrać taki meczup. O losie. Znaczy, nie wiem w sumie, czy ta karta jest aż taka super. No zatrzymujesz 4 obrażenia, okej, okay, ale nic nie robisz. Okej, okay, to jajko nawet nie ginie. Myślę, że najbardziej przykre w tym wszystkim. Tutaj nie ma chyba bardziej finezyjnego zagrania, jak zrobienie tego i po prostu... Szatkownik?
Tak. I w tym momencie, jeśli nie ma jakiegoś tam nadmiaru mocy i czegoś takiego, to generalnie zabicie tego szatkownika dla niego nie jest dosyć przyjemne. Nie jest niemożliwe, ale nie jest na pewno przyjemne. O, stabdykowałeś nadmiar mocy? Nie, nie stabdykowałeś. Mogę się jeszcze stabdykować... Chodź tylko za dwa. Oczywiście za cztery. To może dostaniemy na przykład konsekrację. Konsekracja by była super tutaj. Nie no, to dwoje jedynką to nie tradujesz, no bez przesady, no. Przeciwnik gra strasznie defensywnie, nie wiem czy tak się gra z przeciwko Sigurd Paladynowi. No to jest tak nieprzyjemne. To jest bardzo przyjemne, że on traduje za mnie, ponieważ jeśli by nie tradował, to ja generalnie jestem w gorszej teraz sytuacji niż on. Jakbym teraz stopdekował konsekrację, to bym... No tak. No dobra, ja myślę, że po prostu tak, zabijemy to, tak. Rzucimy to. Ja nie będę tradował, bo nie widzę sensu. No jeśli on gra Hellfire, no to niech sobie zagra ten Hellfire, naprawdę, ja nie mam z tym problemu. Nie, Zo nie gra Hellfire'u. Przecież pamiętam, że kiedyś dawno temu Zo zaczęło grać Hellfire tylko dlatego, że Patron Warrior był tak popularny, a Zo generalnie miał fatalny matchup z tym Patron Warriorem. I pamiętam Zo, które grały Hellfire, albo Zo, które grały Hellfire i Dark Bombę, i to było już naprawdę takie straszne odejście od można powiedzieć, tego pierwowzoru. Co to może dla mnie? Jakiś low-top, coś takiego? Okej, takie mało problematyczne. Okej, no będzie tradeowa pewnie za tamto. Śluzożerka z pomstą sobie zagrała i będzie bardzo przyjemnie. Nie, troszeczkę nie rozumiem, czemu mój przeciwnik grał poprzednią turę. Gdyby zagrał troszeczkę mniej defensywnie, to ja bym był mimo wszystko zmuszony, aby robić te trady, ale on je zrobił za mnie, więc spoko. Tajemniczy pretendent w turze szóstej. No nie, z takim stołem to jest marzenie wręcz. Jedyną rzeczą lepszą od tajemniczego pretendenta na pustym stole jest tajemniczy pretendent z czymkolwiek, ponieważ dzięki temu będą moje te buffy bardziej rozłożone i nie będzie tak, że będę się bał, że na przykład nie wiem, ten tajemniczy pretendent dostanie BGH-a, którego on i tak według mnie chyba nie gra, więc nie jest źle. Tak jak powiedziałem, jeśli uda nam się utrzymać takie naprawdę tempo zagrania, które na razie udaje nam się utrzymać od pierwszej tury tak naprawdę, aż teraz do szóstej, to będzie fantastycznie. Zaatakuj jajkiem najpierw. A, niestety nie. No teraz, moi drogi, 50% szans na to, że buff trafi w coś rzeczywiście potrzebnego, bo jeśli trafi w pretendenta albo to z boską tarczą, to generalnie twoje nurmieńskie jajo dosyć mało zrobi. No okej, udało się trafić oczywiście w tym przypadku gorszą rzecz, bo akurat przeciwko Zo nie miałbym nic przeciwko temu, żeby mieć pretendenta jakiegoś 10. Ojej, no to już przesadziłeś. Czyli nie jest źle, ponieważ ja będę mógł teraz właśnie... Czekajcie, zaraz wymyślę właśnie, co ja teraz będę mógł... Powiem tak, no, tylko nie wiem, czy ja w ogóle będę trenował. Mam 8, 10, 12 na stole. Ja bym szczerze mówiąc strasznie bym stronił od tradowania. Znaczy tutaj mogę stradować, ja myślę, że to bez problemu. Ale teraz... czy biorę ten trade na tym narubarze? Wziąłbym mimo wszystko, no bo w sumie czemu nie, prawda? A jak już tradujemy, to... No dobra, okej, możliwe, że to nie jest... I stradujemy też tak, żeby nie mógł zabić tego tam szlamu i tak dalej. I dobijemy to. Może znowu za bardzo defensywnie zagrałem, on i tak by był wymuszony, te trady i tak dalej, ale w momencie, kiedy on dostał Argusa, a on ma dwóch Argusów, to by było dosyć mi nieprzyjemnie. Jeśli teraz by stopdekował też coś takiego, nie, myślę, że mimo wszystko stradowanie w tej poprzedniej turze było bardzo dobre, tym bardziej, że on mógł odczytać te moje trady jako to, że ten sekret to jest szach na poświęcenie. Ojej, ładny top deck. My byśmy mogli też coś stopdekować, co? No, moglibyśmy. Nie miałbym nic przeciwko temu. Strasznie kusi, żeby to stabilizować w doktora Hooka, ale obawiam się, że... O, dzień dobry, panie Tyrion. Okej, dobra, my też potrafimy to dekorować, więc nie jest źle. Ja zabiję to, prawda? No tak, ten trade jest zbyt dobry, aby go nie wziąć. Tym oczywiście pójdziemy w twarz. No nie zabij mi tego 9-4, co? Okej, wszystko co poszło w twarz jest okej. Ta bomba musiałaby zabić tego pretendenta, aby on mógł grać.
A tak jak powiedziałem, od pierwszej tury aż do ósmej tak naprawdę mieliśmy mocne zagrania i to jest tak naprawdę klucz. Wow, najgorsza bomba, jaką mogłem sobie w życiu wyobrazić. Chyba, że masz Hellfire. Okej, cyk. Dobra, 5 obrażeń mam z samej tej broni. Okej, mój przeciwnik się chyba poddaje, prawda? Tak, to wygląda jak takie... Nie, jednak nie. Okej. Znaczy powiem tak, no Litala tu nie ma, ale... Tak, wyrzucimy wszystko. Nie chciałbym tutaj ten... Zabiję tego doktora, bo to jest bardzo dobry trade, mimo że już powinienem chyba iść stricte w twarz. Ale jakoś troszeczkę się boję, bo tak jak powiedziałem, jeden Argus i po prostu może ten cały mój sen o wygranej zginąć. W tym momencie mam Litala z samej broni, więc on musi postawić prowokację i przy okazji musi poradzić sobie z całym moim stołem. Co jest raczej niemożliwe. Okej. Okay. Dosyć zrzucić mimo wszystko rzadki mecz, jakim jest Zo, bardziej bym się tu spodziewał jakiegoś Reno Handlocka, czy Handlocka po prostu, który jeśli my będziemy, powiem tak, no, to jest właśnie ten największy, nie wiem, czy mankament, czy zaleta Secret Paladyna, że no jeśli my dobieramy dobrze karty, to po prostu się nie da nas niemalże zatrzymać. Widzieliście, że on nie miał jakichś fatalnych tur, nie było takiej tury, gdzie on, wiecie, przy 5 many wyrzucał, nie wiem, jeden drop za 2, czy coś takiego. Nie miał fatalnych, nie wiem jak wyglądała jego ręka od samego początku meczu, ale wciąż on nie miał fatalnych drowów. My mieliśmy całkiem dobre i po prostu, no, według mnie miażdżyliśmy go. To może być ciężko, tym bardziej, jeśli to jest tempo mag. Generalnie mag jest naszym dosyć słabym matchupem i to mówię dlatego mag, a nie jakaś konkretna talia, że ojej, nie, no całą rękę tutaj rzucamy. I będę miał nadzieję na jakiegoś minibota, o jakąś koleżankę, o jakąś drugą koleżankę, ojej. Zbyt agresywna ta ręka jest, zbyt agresywna. Definitywnie. O, mechmag. Mechmag, czekajcie, mechmag nie, mechmag chyba jest okej, czy nie jest okej? Momencik. Zagrajmy sobie, możemy sobie zagrać albo dwie powierniczki, ale to jest troszeczkę zbyt szalone. Możemy zagrać powierniczkę ze szlachetnym poświęceniem, mieć nadzieję, że po prostu ten Wichajmis zginie. Możemy zagrać bezpiecznie według mnie Giermka Argentu. Jeśli on nie będzie miał mecha, będzie miał mecha, no. Będzie miał mecha na 100%. Dobra, nie, myślę, że Giermka Argentu jest najlepszym zagraniem. Prawda? Tak. Bo jedyne, co może być tutaj nieprzyjemne, to jeśli on teraz będzie pingował coś. Nie, szalony naukowiec jest w porządku. Jak najbardziej w porządku. Dobra, no to dwie powierniczki i... Oj, jejku, jak świetnie, jak pięknie, jak ślicznie. Dwie powierniczki i szlachetne poświęcenie i pacniemy go w twarz. Mamy dobrą postać, aby aktywować tego Mirror Entity. No, na razie wygląda jak to taka klasyczna lista tempomaga, ale wiecie, no, w obecnej mecie trudno jest mówić o tym, że coś jest klasyczne, że coś jest najbardziej popularne, bo teraz są naprawdę tak różne wariacje tych deków, że ostatnio spotkałem nawet... co ja spotkałem fajnego? A, Mech Warriora. Wow, ładnie zaatakowałeś tym w kwatermistrzu, tym czymś tam, jak to się nazywa, Wichajmistrzem. Okay, będziesz tutaj tradeował fantastycznie, ja będę bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że to nie jest Counterspell. Ja nie wiem w sumie, czy powinienem grać wokół Counterspella, czy nie. Chyba powinienem. Okej, okay, pingujesz to. Powinienem grać wokół Counterspella? Nie, to nie powinienem. Blast Mage... Nie, to nie jest Counterspell. Kurczę, naprawdę? Jak to? Jak to? Nie, przecież tak nie może być. Znaczy, no dobra, i tak nie miałem w sumie jakiegoś super hiper zagrania tutaj, prawda? Znaczy, mogłem zagrać grubiański sierżant, ale to by było takie małe granie wokół Counterspella, bo jeśli to by był wciąż Counterspell, to ja nie mam innej karty, którą mógłbym to aktywować. Ej, fatalne to było tak fatalne. To było tak wybitnie fatalne. Ojejku, ale żeś zarzucił ten stół. No to nie jest dobrze, nie jest dobrze. O, znaczy, no nie, to nadal nie pokazuje, żeby cokolwiek było dobrze. Zrobimy tak. Zabijemy to. Bo nie chcę się zamrozić, wolę coś jeszcze zabić. Ale nie jest generalnie dobrze. Naprawdę to był Counterspell. Niefajnie. Bardzo niefajnie. Muszę coś stobiekować teraz. Nie zabij mi tego. Ładne te strzały. Oczywiście, że to zabijemy. Zawsze i wszędzie. I tak. Przy to, że będzie w tajemniczy pretendent, ja jestem ciekawy, czy on będzie mnie walił w twarz. Myślę, że będzie, tylko po to, żeby mnie zamrozić. Ale przy to, że już nie będzie takie łatwe po moim tajemniczym pretendencie. Naukowiec... Kurczę, szkoda, że pingował. O, dzięki za tę kartę za darmo. Zupełnie za darmo oddajesz mi tę kartę. Ale może tak lubisz. Co wiem.
Tylko nie wiem, czy będę tryniował w sumie. Nie twoja sprawa. No, chyba nie będę. Czy będę? On aktywujesz takie to poświęcenie tym, tylko że problem w tym, że wszystkie buffy wejdą na tego. Ja wolałbym, żeby mi wszystko nie weszło i dlatego właśnie nie będę tradeował. A może możliwe, że to jest zbyt dobry trade, żeby go nie brać. O nie! Właśnie, mówiłem, klasyczny mechmak. No nie za bardzo klasyczny. Szybko wybrał tą kartę dosyć, więc raczej nie był to trudny wybór. Okej. Okay. To ginie, ja mam tylko teraz ogromną nadzieję, że ten rekrut zostanie zboostowany. O, z tego co widzę, chyba nie został. Ja bym w ogóle na początku pingował rekruta tak naprawdę. Wtedy masz gwarantowane, że ten buff wejdzie na tym i też odkupienie zostaje na gorszej postaci, mimo wszystko aktywowane. Więc jeśli zamierzasz pingować w tej turze, to zrobiłbym to najpierw. Okej, okay, mrozisz mi tego kolegę? Bardzo fajnie. Okej. Okay. Okej, okay. Super. Zabiję tego grulobota. Co to jest? Co to jest? Nie. Fantastycznie. No dobra, wyrzućmy cały stół, jaki możemy. Tylko pytanie, czy ja chcę zagrać tę broń tutaj, czy nie? No i tak i nie, no nie za bardzo, nie będę ukrywał. Jakaś siódma tura, no nie wiem, to będzie Antonidas? Ale on nie zagrałby tej części zamiennej, gdyby miał Antonidasa w ręce. Nie miał doktora Hooka w siódmej turze, więc też jest nieźle. Ja bym zrobił tak i wszystko stradował. Szkoda tylko, że mu zostaje mech na stole, bo to może mieć bardzo nieprzyjemne implikacje. Ale no zobaczymy, jak to pójdzie. Tylko nie stąd mi czegoś takiego jak Dr. Hugo, bo będzie mi dosyć ciężko żyć z tym. Czemu? Dlaczego mi to robisz? Okej, okay, stradeował, bardzo dobrze. Dla mnie bardzo dobrze. O, patrz, fajny Dr. Hook. Ja też mam swojego, ale nie mogę mu dać tego Dr. Hooka, mojego. Umowa stoi. No zobaczymy, czy stoi. Super, cztery twarz, świetnie, fantastycznie. Wow, prawie mi to zabiłeś, niesamowite. To jest niesamowite po prostu. Proszę na tym 9-2. Jest! Powiedz mi, że to nie jest duplikacja, bo jak to jest duplikacja, to chyba mnie coś strzeli. Uff. Dobra. Problem jest taki, że mamy do zablokowanego tego doktora Hooka, ale to dlaczego według mnie Secret Paladin jest bardzo dobry przeciwko Mechmagowi, to, że mamy dużo takich malutkich, no takich sobie powiedzmy postaci, nie będę tego ukrywał. Typu, znaczy powierniczka sekretów w tym deku jest super, ale powierniczka sekretów bez sekretów dla niego jest taka sobie. Tym bardziej, że on gra tylko dwa sekrety i to drogie i to mu się nie opłaca generalnie. Dlatego między innymi mechmagowie albo dowolni magowie z sekretami raczej nie grają powierniczek, bo te sekrety są... Wow, odwróciłeś mi go? Fantastycznie. Ja jestem bardzo spoko z tym. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Czekaj. Znaczy w sumie on i tak nie odpinięcie, prawda, więc zrobimy sobie tak i zaczniemy pacać tą twarz. No Hero Power na pewno, pytanie czy tego doktora Hooka chciałbym zagrać, czy też nie. Nie chciałbym strasznie dawać tego doktora Hooka, nie będę ukrywał. Ale ponieważ on gra Counterspella, to może gra coś innego jeszcze. Czekajcie, bo doktor Hook się... No, znaczy nie, w sumie mając tą prowokację 2-7 i to, że nie dostanę tego doktora Hooka jest okej. Okay. Szkoda, że to musi być taka duża postać, ale myślę, że też z mojej strony jest to całkiem mocne tempo zagranie. To, co mogłoby mi tutaj troszeczkę zepsuć... Nie, chyba żartujesz. Wow. To jest duża postać. Bardzo duża postać. O, cześć Tyrion. Tyrion jest bardzo dobry tutaj. Fenomenalny wręcz. Dobra, zabijmy tego doktora Hooka tą bombą. Patrzcie. Był doktor Hook? Nie ma go. Trzy w twarz też nie pogardzę, bo jesteśmy coraz bliżej Lidala. No to jeszcze raz. Znaczy ja go zabiję tak czy siak, tylko pytanie czy te bomby będą fatalne, czy tylko słabe. A to była akurat okej bomba. A nie, czekajcie, strelimy, tak. Tak. Czy zabijam to, czy nie? Nie, bo wtedy mój Tyrion ginie za darmo, a ja jak będę miał Tyriona na stole, to raczej czuję się dosyć bezpiecznie. Tym bardziej, że jesteśmy poza zasięgiem dwóch fireboli. On musi teraz pingnąć, w następnej turze pingnąć i ta karta musiałaby być teraz fireballem, żeby on teraz mógł wygrać, prawda? Z tego co dobrze liczę. A, czyli to nie jest raczej fireball. To jest fireball. Wow.
Ale no, w sumie też bym nie liczył na top deck 1 z 14, tylko że problem w tym, że zabijając tego Tyriona, de facto on usunął jedno obrażenie ze stołu, prawda? I nie wiem, czy to mu pozwoli wygrać. No, w sumie ten Fireball nie zrobił, usunął dosłownie jedno obrażenie, ponieważ nie mam tą broń i to, że ona ma 3 charge, a Tyrion teoretycznie może permanentnie atakować, nie ma znaczenia, ponieważ i tak ja będę mógł atakować, znaczy wystarczy mi tych charge'ów aż do jego śmierci. Więc tego Fireballa, to, znaczy według mnie jedyna opcja, żeby on tam wygrał, to było właśnie stopdekowanie Fireballa, co mu się udało, i stopdekowanie Fireballa w następnej turze. Moi drodzy, to był deck, którym się spieraliśmy. Tak jak powiedziałem, największą zaletą tego deku jest to, że jeśli po prostu dostaniemy pierwszą, w drugą, albo w drugą, że właśnie tutaj jest jeszcze różnica, bo możemy dostać na przykład pierwszą, lub pierwszą, w drugą, w trzecią, w czwartą, piąta tutaj jest największym problemem, ponieważ mamy tylko ślus żera, ale zawsze można ją wypełnić jakimś, nie wiem, dropem za 4 i sekretem, te sekrety bardzo ładnie tak uzupełniają to nasze granie pod manę, no i szóstą, siódmą, ósmą, tak naprawdę jeśli dostaniemy 6, 7, 8, no to naprawdę, jeśli nie jesteśmy już martwi, to trudno jest przegrać, tak jak powiedziałem. Bardzo trudno jest przegrać tym deckiem, jeśli ładnie nam podchodzą karty. Jeśli słabo nam podchodzą karty, no to cóż, no, w każdym deku to się zdarza. Kwestia tego, że po prostu w tym, jeśli już dobieramy dobrze, no to jest kompletna masakra z naszego przeciwnika. Moi drodzy, to był Secret Paladin, którym się spieraliśmy dzisiaj. No a póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie. I do zobaczenia!